Cześć, witam Was kochani bardzo serdecznie ponownie w kuchni. Z tej okazji, że zbliża się do nas dużymi krokami już wiosna i lato i ta pora roku kojarzy nam się z lodami, chciałabym Wam dzisiaj zaproponować przepis na zdrową wersję lodów. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie będę już przedłużać, pokażę Wam wszystkie składniki, które będziemy potrzebować i zabieramy się do roboty. Ok, ze składników potrzebujemy ananasa. Tutaj jest jeden taki mniejszy ananas pokrojony na kawałeczki. Następnie potrzebujemy puszkę mleczka kokosowego, pół szklanki kokosu, wiórek kokosowych, pół banana i trochę miodu do posłodzenia. Przygotowanie lodów jest bardzo proste, a mianowicie wrzucamy wszystkie składniki do blendera i blendujemy na jednolitą masę. Ja tutaj najpierw wrzuciłam wszystko oprócz wiórek kokosowych, dlatego że ja lubię czuć te wiórki i najpierw zblendowałam sobie resztę składników i na końcu dodałam wiórki i jeszcze zblendowałam przez chwilę. Ale Wy, jeśli na przykład nie lubicie, wolicie taką jednolitą masę, to możecie dodać wszystko naraz. Następnie ja tutaj nalewam tą masę do takiego pojemniczka, który kupiłam w sumie w Funciaku za funta. Jest to fajna opcja dla dzieci, to są takie lody właściwie z patyczkami i mówię, są kolorowe i bardzo fajna opcja dla dzieci, a resztę wlałam do pudełka, które oczywiście to zamrożę, a z pudełka można sobie taką gałką do lodów nałożyć do deseru, dodać jakieś owoce i truskawki czy banany, zrobić właśnie taki deser. Także ja Was serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!